Make up your own rules as you go. Stay only true to what you know and who you are. And who you are. The road may be rough, you might not see the top, but winners don't quit and winners don't stop. The leaf may look large, you might think that you'll fall, but winners aren't born, winners work hard. They work hard. Panie i panowie, wywieźliśmy, nie wiem, 15 minut temu. Czekaj, tak, 15 minut temu jest branie na nowym kołowrotku, nowej wędce. Testujemy, dobra. Wędka Germina. Dobra, później zareklamujesz, idziemy. Płyniemy. Płynie go. Witajcie, dopiero co przyjechaliśmy, 15 minut, nie wiem, nie, no nawet nie 15 minut, jak spłynęłem, jak zresztą wywiozione, 10 minut niecałe, patrzę, pip na mojej wędce, szok, normalnie szok, odjazd, jest, ledwo co jednej wyprawy wróciliśmy, filmik wszedł na nasz kanał, jest piękny, będzie kolejny, będzie filmów, będzie, a będzie, rybki chcą być, pokazywane, naprawdę piękne filmowane rybki. Zobaczcie, pełno łuski w końcu. 10600. Ja już się nie straszy tak. Nie? Nie straszy się. Grubasek. Najadł się. Ależ mu kulka. Zestaw Slip D-Rig. Działa. Normalnie zadowolony, mega róża. Dzisiaj jeszcze dopiero zaczęliśmy, to nie jest wściekła. Ale jak drugiego zaraz wyciągnę, spadaj. To będzie bardzo zła. A jeszcze... to najlepsze, że to kulka, której w życiu nie używaliśmy. Raz chyba to. Raz to ja miałam, spuchła, co mi mega tak spuchła. I na wkręcie przykręcona, mega wielka kula, zaraz ją pokażemy. Szok, normalnie szok. Piękny, pełno łuski, śliczny, ciemny. Mega, super. Wypuszczamy. Włączone. No. Ważymy. Pełno łuski. Number one. Waga 0,0 pokazuje. Mamy 11 800. Kilo 200 trzeba 10 odjąć. 10600. 15 minut od wywiezienia wędki. Dopiero zaczęliśmy poniedziałek. Jeszcze raz pierducha. Jeszcze bałagan taki. A tu nie wiem. No siedzieliśmy parę dni wcześniej, trochę nęcone. Ale pogoda jest taka typowo karpiowa. Nie dość, że nowa wędka. Nowy kołowrotek i nowa kulka, nowa której wędka. Nigdy nie używaliśmy. Dzięki Marcin, twoja wędka wypróbowana, Germina, kołowrotek Mistral, sprawdziły się. Dobra, później będziesz gadał. Kopłetwę ma. A nagrywasz już GoPro? No tam leży. Yeah. 10600. Piękne. Dobra, kamerę bierz w łapę już. Dobra. On nie ucieknie, on chce być nagrany.
No, chodź. Ty głupi jesteś. No, hej. Siemanko, powiem wam troszkę jak nęcimy, czym nęcimy. Mamy trzy zestawy, znaczy cztery wędki w trzech miejscach. Na głębokiej wodzie, około do 5 metrów, tak 4,60, 4,80 metra jest. I tam mamy dwa zestawy, jeden róży, jeden mój. Trochę kombinujemy, jedna taka kulka, to już od każdej z własnej tam inicjatywy, co chce włożyć. Zasypujemy dwa razy dziennie, rano i wieczorem, staramy się, bynajmniej. Ze dwie łyżki kulek. Tu mamy akurat słodkie, skopek, ananas, biała czekolada. Tutaj z łyżkę czosneczku, mega zapach. Oczywiście musi być orzeszek, widać to jak trzymaliśmy dzisiaj karpia przez noc, bo w nocy było branie, żeby zdjęcia porobić. Widać, że jadł orzeszka, pojadł troszkę. Otóż taki gęściutki własnej produkcji. Za długo nie poleżał, to jeszcze się nie przegryzł, ale jeszcze on tam dojdzie. Rybkom to nie przeszkadza, smakuje, jedzą. No i oczywiście kukurydza też przygotowana. Mieliśmy 1,5 wiadra kukurydzy. Pół wiadra już poszło przez jedną dobę. No, idzie tego troszkę, bo mamy trzy zestawy, no w sumie cztery, no to trzeba troszkę podnęcić. Nie za dużo, nie za mało, wiecie, to już nie wiemy, co tam się dzieje. Mamy dwa zestawy blisko brzegu, woda jest przezroczysta, to widać, czy coś jest zjedzone, czy niezjedzone, także mniej więcej wiemy, ile sypać, co ile, żeby było widać. Kukurydzkę nie dipowaliśmy, już którąś zasadę, siatkę z kolei nie dipujemy. Dlaczego? Bo nie mamy czym dipować. Skończyły się zalewajki. Nie było zapasy, ale rybom to nie przeszkadza. Samą kukurydzę, jak na złość, konopie się skończyły i jakieś likwidy, boostery się też skończyły. Działamy tym, co mamy i to skutkuje, tak jak widzicie na filmikach, to działa, tak? No i tyle. Pamiętajcie, aby dwa razy dziennie, nie za dużo, nie za mało. Jak widać, że coś się kręci, leszcze weszły, no to trzeba donęcić. Tak jak dzisiaj mieliśmy leszcza, no to tam parę kulek jeszcze wylądowało w nocy do wody. No bo to wiadomo, jak leszcz wszedł, to wszedł. Od czego mam zacząć? Branie 23 to była? 10 gdzieś koło? 21.50? No. Ranie 21.50, ananas tonący, przyponowy slip Dirik, albo Dirik, jak kto woli. No, myślałam, że będzie mniejszy, ale po wyciągnięciu... To na niego wyleje wody, mini na ciebie pij. Moje PB 13.900, co się okazało w nocy, trochę waga inaczej pokazywała, no ale... Nie mogę go. No nie! Nie
pokręć się. Wypoczął, nie mogę podnieść. Taki piękny karpik. Trochę pocharatany jest. O, chyba musiał ten, ale nie na głowę mi lej. Już? No. A! Zimno! Dobra już! O. No, także jest. Rybka. Wypuszczamy do wody. On już czuje wodę. Już? Ja wiem, ja nie wiem jak on wystartuje. Puść go. Jesteśmy po ilu dobach? Po trzech. Gdzie mamy czwartek? Tak się nie trzęsie, nie przytyka. Trzy noce od poniedziałku do czwartku. No. Dwie ryby. PB moje. Grzesiek miał pełnouskiego pięknego karpika. Po 10 minutach od rozpoczęcia łowienia. Tak, przy rozpakowywaniu się. Nie, spoko. Dwa dni nic teraz nie brało. W pierwszej dobie mieliśmy tylko ryby. W pierwszej dobie tylko, no. No, w pierwszej ciągu, bo ja miałem po 10 minutach, jak rozpoczęliśmy, wywiozłem zestaw pierwszy raz. Ty miałaś po 12 godzinach dosłownie, 12-13 godzin. I od tamtej pory tylko dwa leszcze, czy jeden leszcze? Dwa leszcze. Dwa leszcze miałaś. Dwa leszcze miała i to wszystko. I nic, cisza, zero ruchu na wodzie. No niestety nie zawsze musimy łowić. Ale nie, no mamy po jednej rybie. Po jednej rybie, czyli zasiadka udana, tak? Tak. Ja tam jestem zadowolony. Ja pełno też. Łuski, ładny. Ty też, tu kamera jest, tu po kamerę, patrz, tu. O. Ja też jestem zadowolony. Pogoda, trochę deszczu, trochę wiatru. Ciśnienie niby w normie, ale już prawie spakowani. Podnoszone troszkę rzeczy już. Starczy. Na razie starczy, troszkę odpoczynku, tak. Ze dwa dni. I ruszamy na Amury. Na Amury teraz? Tak, na Amury. Ja zarządzam. Dobra, ale to musi być pogoda, ciepło, będzie. Słoneczko. Zamówię. Ciśnienie też odpowiednie, już troszkę mniej więcej rozkminiliśmy, jakie ciśnienie potrzeba nam, żeby te ryby brały. Ale to też nie do końca, ale mniej więcej już tak to nam się sprawdza. To nic, pakujemy się dalej. Namiot, wędki na końcu samym. Zawsze tak jak ostatnio się pakowaliśmy i mi wzięło, nie? Nie, pamiętasz? Nie. Ostatni dzień. Nie, ostatni, nie. Nie pamiętam. No miałem rybę. A no tak, miałeś, no. O. Już się zaczęliśmy pakować i był odjazd, także dzisiaj też liczę, że coś komuś może pojedzie. Dobra, to trzymajcie się, oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie. Tu, o tu. Tu? Tu. Tu? Tu. Chyba, albo tu. Nie wiem, jak to teraz będzie. Tu. Lajki, tak. Piszcie coś, co nie pasuje. Co chcecie wiedzieć. Co pasuje. Co pasuje. Co chcecie wiedzieć, to powiemy. Napiszemy. Trzymajcie się. Pozdrawiamy. Hejka. Pa, pa.